Witam Was ponownie w studiu projektu Alfa. Tym razem zajmiemy się życiem w lodowcach. Jak wiecie, nasza cywilizacja, bardzo zachłanna, pragnąca coraz więcej energii, coraz więcej rzeczy, doprowadza do tego, że klimat na naszej planecie ociepla się w niespotykanej do tej pory skali czasowej. To znaczy, to, że kiedyś było cieplej na Ziemi niż teraz, nie ulega wątpliwości. Ale tak szybkich zmian temperatury nie odnotowaliśmy w historii, którą badali naukowcy. W dodatku to ocieplanie się klimatu doprowadza do różnych zjawisk, takich jak chociażby topnienie lodowców. A w lodowcach zamknięte jest życie. Życie, które za chwilę się uwolni. I o tym za moment porozmawiam z naszym kolejnym gościem. Zanim go jednak przedstawię, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Mianowicie jesteśmy na Facebooku, na Projekt Alfa TV. To jest nasz fanpage, czyli facebook.com/projektalfaTV. Tam możecie wrzucać propozycje tematów, którymi chcielibyście, żebyśmy się zajęli. Tam możecie wpisywać komentarze do filmików, które tutaj publikujemy, bo na YouTubie komentarze są wyłączone. Nie dlatego, że tego my nie chcemy, tylko dlatego, że YouTube ma taką politykę. Jeżeli film przeznaczony jest dla widzów bez ograniczeń wiekowych, to automatycznie wyłączone są komentarze. Jeżeli więc chcecie coś dokomentować albo zadać jakieś pytanie, proszę bardzo, róbcie to na naszym facebookowym profilu. To jest pierwsza ważna informacja. Druga jest taka, że jesteśmy z Wami codziennie o 10 rano. To może się zmienić w dalszej części tygodnia, bo myślimy o tym, żeby godziny tych żywych transmisji przesunąć na popołudnie. Ale tak czy inaczej, wszystkie filmy możecie znaleźć na naszym YouTube'owym profilu. Dostępne są one za darmo, dla wszystkich i bez ograniczeń. O godzinie 14:30 moim gościem będzie Ewelina Kaiser, która opowie Wam o tym, jak wspaniale można rysować, malować, tworzyć wszelkiego rodzaju obrazy w telefonie, tablecie albo na kartce. Ale my akurat skupimy się na tablecie. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę fajny warsztat, który pobudzi Waszą wyobraźnię, a przy okazji pokaże, że wykorzystując palec, niekoniecznie jakiś specjalnie drogi rysik, możecie narysować na swoim telefonie albo tablecie coś naprawdę ciekawego. No a teraz wybieram się już na Uniwersytet Adama Mickiewicza. Tam jest nasz kolejny gość, czyli Krzysztof Zawierucha, Wydział Biologii UAM, czyli Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Krzysztofie, jesteś z nami. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć Radku, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami. Prawdę mówiąc, nie nadajemy z Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza, z małego mieszkanka na osiedlu Przyjaźni, ale myślę, że to nie robi nam w tym wypadku żadnej różnicy. Ale na co dzień pracujesz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. To jest Twoja alma mater. Tak, tak, moja alma mater, Wydział Biologii, to jest moje miejsce pracy, dokładnie pokój 017. Zapraszamy. No, jest tak, zapraszam serdecznie, kiedy skończy się to wszystko, z przyjemnością pokażę niektóre eksponaty, które będziecie dzisiaj oglądać podczas prezentacji. Super, Twoje zainteresowania wykraczają poza ramy Twojego gabinetu, czy nawet budynku, w którym na co dzień pracujesz. Rozumiem, że kiedy zamykasz oczy, to widzisz lodowce na Grenlandii, lodowce być może wysoko gdzieś w górach albo na biegunach. Kiedy zamykam oczy, słuchaj, przede wszystkim widzę życie na tych lodowcach i to jest o tyle fajne, że glaciolodzy, czyli naukowcy, którzy zajmują się lodowcami, oni zawsze opowiadają o tym, że lodowiec się rodzi, lodowiec awansuje, lodowiec się cofa, lodowiec szarżuje, lodowiec po prostu szarżuje, żyje. Szarżuje, jak to brzmi. Tak, czyli przesuwa się cały po prostu, tak? Zdarzają się takie sytuacje. Dla mnie jako biologa lodowiec też żyje, ale on żyje takim prawdziwym życiem, jakie znamy i takim, jakim życie postrzegamy. To znaczy, że zachodzą tam procesy metaboliczne u wielu organizmów. Mamy stabilne populacje, mamy wyjątkowe organizmy, które przystosowały się do życia w tych surowych i niesprzyjających warunkach. No i o dziwo, zawsze jakoś sobie radziły i przeżywały te okresy cieplejsze. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Myślę, że o tym będziemy mogli sporo porozmawiać. Od razu mi się przypomniało, jak opowiadałeś na samym początku, na wstępie o tym, że na naszej planecie bywało też cieplej i o tym wiemy. Oczywiście, ale bywały też okresy, kiedy było bardzo, bardzo zimno, a nawet cała Ziemia była przykryta lodem, chociażby zlodowacenia chórońskie, to jest 2,5 miliarda lat temu, czy zlodowacenia w neoproterozoiku, to jest 700 milionów lat temu, to są tak zwane okresy Ziemi Śnieżki, cała nasza planeta była pokryta lodem. To był dopiero, słuchajcie, hardcore. Co tam się działo? No to już jest trochę sfera science, trochę fiction, może dlatego mi się tak podoba.
Słuchajcie, ja chciałem Mam Wam tylko dzisiaj prośbę, opowiedzieć. zanim przejdziemy do Twojej prezentacji, gdybyś leciutko mógł opuścić kamerę, tak żebyśmy widzieli Ciebie więcej, a mniej sufitu. O, i teraz jest genialnie. Jest OK? Tak, tak, dobrze. Jest dobrze. To teraz przechodzimy do Twojej prezentacji. OK, to odpalajcie Pierwszy prezentację. Slajd. Tak, już ją uruchomiliśmy, teraz Wam pokażemy. Ekosystemy lodowe, czyli o tym, jak żywe tajemnice, jakie żywe tajemnice skrywają topniejące lodowce. No właściwie teraz zobaczyłem, że trochę długi ten tytuł, ale nie szkodzi. Słuchajcie, to już się przedstawiłem. Skoczmy do drugiego slajdu. Myślę, że już ruszamy z kopyta, żeby nie tracić czasu. Drugi slajd poprosimy. Tak, ja bardzo często zaczynam od tej historii różne prezentacje, ponieważ uważam, że biolodzy nie powinni absolutnie zapominać o tym, co zlodowacenia zrobiły na naszej planecie, jak wpłynęły na historię, jak wpłynęły na ewolucję życia. Myślę, że świetnym przykładem jesteśmy, słuchajcie, my sami, ludzie. No bo gdyby nie pewne zlodowacenie, które miało miejsce 3,5 miliona lat temu, a mianowicie mówimy tutaj o zlodowaceniu pleistoceńskim, najprawdopodobniej w okolicach zwrotnikowych, w okolicach równika, las nigdy nie zmieniłby się w ówczesną sawannę, no i pewne zwierzęta, czyli wczesne hominidy, nie zaczęłyby funkcjonować w wysokiej trawie, chronić się przed drapieżnikiem, zupełnie zmienić swój styl życia. W związku z czym jakby jesteśmy pewnego rodzaju dziedzictwem lodu, bo gdyby nie zlodowacenie i nieistotne zmiany na naszej planecie, które rozpoczęły się podczas zlodowacenia pleistoceńskiego, być może, a nawet nie być może, te zmiany kompletnie zmieniły trajektorię, nie byłoby nas. W związku z czym uważam, że powinniśmy interesować się tymi zlodowaceniami i powinniśmy zastanawiać się nad wpływem tych zlodowaceń na nas samych i na to, co było, bo w końcu w jakimś stopniu one stworzyły też nas. Jakbyśmy przeskoczyli kolejny slajd, słuchajcie, to zobaczycie tam pierwszą parę. To są zdjęcia z Muzeum Smithsonian w Waszyngtonie i gdyby nie było tego zlodowacenia, ja bym prawdopodobnie nigdy nie wylądował w tym muzeum i nigdy na kolejnym slajdzie, gdzie siedzę z szympansem, nigdy prawdopodobnie nie siedziałbym obok rzeźby szympansa z ludźmi z całego świata i nie oglądał po prostu wspólnie historii ewolucji człowieka. Dlatego uważam, że zlodowacenia są ważne, dlatego uważam, że po prostu powinniśmy się na tym skupić i dlatego skupić. Powinniśmy się tym zajmować z punktu widzenia biologicznego i powinniśmy również zrozumieć, jak ważne są lodowce i jak ważne są organizmy, które na nich żyją. Słuchajcie, przeskoczmy do następnego slajdu. Kolejny przykład. Kolejny slajd pokazuje, jak rozumiem, migrację różnych gatunków tak, człowieka. Dokładnie. Słuchaj, bo pamiętajmy, że dziś mamy jeden gatunek człowieka, ale w przeszłości tych gatunków było więcej. Pewnie, że tak. I chodzi o to, że gdyby nieówczesne zlodowacenie około 20 tysięcy lat temu i gdyby nie osuszenie jednych zbiorników, tudzież zamarzanie innych przejść, najprawdopodobniej nie rozeszlibyśmy się tak, jak zrobiliśmy to i nie przeszlibyśmy do Ameryki Północnej, więc kiedyś byśmy pewnie tam dotarli. Ale jaka by była droga? Któż to wie? Słuchajcie, skoczmy do następnego slajdu, bo żeby mówić o tym, co żyje na lodowcu, najpierw musimy się zastanowić, jak ten lodowiec powstaje. W związku z czym Ziemia, już o tym wspominałeś, więc bardzo dobrze wyjaśniłeś pewną kwestię na samym początku, Ziemia podlega cyklicznym okresom, kiedy na niej jest ciepło i cyklicznym okresom, kiedy jest na niej chłodno. W związku z czym mamy okresy chłodniejsze i okresy cieplejsze. Nazywamy je odpowiednio glacjałami, kiedy jest zimno i interglacjałami, kiedy jest ciepło. Lodowce się zwykle rodzą w momencie glacjału, czyli okresu, kiedy jest zimno, kiedy temperatura spada, kiedy pada śnieg. Śnieg ubija się w warstwy, pod wpływem ciśnienia zmienia się w firn. To jest takie coś między śniegiem a lodem, taki stan przejściowy, aby następnie firn z czasem zmienił się w ten tak zwany, wszystkim znany z filmów z BBC, blue ice, który odrywa się od olbrzymich lodowców szelfowych unoszących się chociażby gdzieś na morzach w Arktyce. W związku z czym tak powstaje lodowiec. No i słuchajcie, na kolejnym slajdzie możecie zobaczyć miejsca, gdzie rozmieszczone są lodowce. Na dole możecie zobaczyć różne typy lodowców, więc mamy lodowce dolinne, które zlokalizowane są w dolinach. Świetnym przykładem są lodowce górskie w Alpach, czy lodowce górskie w Kaukazie. Oczywiście to jest bardzo uproszczone. Tutaj
glaciolog by powiedział wam znacznie więcej o lodowcach. Tak jak mówiłem, dla nich też lodowce żyją, tylko tak bardziej z fizycznego punktu widzenia, więc oni rozpoznają lodowce ciepłe, lodowce zimne, lodowce dolinne, szelfowe. Co do szelfowych, to jest właśnie... Jak ciepły jest ciepły lodowiec, a jak zimny jest zimny? Lodowiec ciepły charakteryzuje się tym, że przy podstawie, czyli między lodem a skałą, on po prostu tam nie zamarza i temperatura, on nie jest przymarznięty, temperatura oscyluje wokół 0 stopnia Celsjusza. Z kolei ten zimny cold base jest zazwyczaj przymarznięty. Ponadto temperatura wewnątrz lodowców też jest nieco inna. Na przykład na Spitsbergenie, wszystkim albo większości osób dobrze znanej arktycznej wyspie, która jest w 60% właściwie pokryta przez lodowce, większość lodowców, które tam się znajdują, są właśnie politermalne. To znaczy, że one w środku, te warstwy, ten lód potrafi się topić, potrafi być wyższa temperatura wewnątrz, warstwy się jakby przetasowują w tym lodzie, więc powiedzmy z punktu widzenia jakiegoś datowania on jest bezużyteczny, bo te warstwy są posiekane i woda, która spływa między warstwami, po prostu zaburza cały system. Z kolei na Antarktydzie, to jest świetny poligon badawczy dla ludzi, którzy interesują się historią życia na Ziemi, zmianami klimatu, ponieważ wszystko jest idealnie zachowane w warstwach lodu, które można przewracać niczym po prostu książkę i dowiadywać się kolejnych interesujących informacji z naszej przeszłości. Jeśli przerzucimy na kolejny slajd, tutaj chciałem wam przedstawić pokrótce, dlaczego lodowce są ważne z punktu widzenia globalnego. Bo i dlaczego mają cztery strzałki. Bo mają cztery strzałki, dokładnie. I one są bardzo istotne. Pierwsza strzałka to jest 10% powierzchni lądów. One działają troszeczkę jak taka tarcza, która odbija promieniowanie słoneczne, przez co nasza planeta nie nagrzewa się tak szybciej. Jeśli pójdziemy do drugiej strzałki, to zobaczymy, że lodowce i czapy lodowe to też największy magazyn wody słodkiej na naszej planecie. Słuchajcie, aż 70% wody słodkiej zmagazynowane jest właśnie w lodowcach. Ponad miliard ludzi na naszej planecie, to jest poważna sprawa, ponad miliard ludzi w centralnej Azji czy w Ameryce Południowej wykorzystuje wodę, która pochodzi bezpośrednio z lodowców w swoich gospodarstwach domowych, czy wykorzystuje tą wodę. Lodowce zasilają rzeki, a następnie z tych rzek wykorzystują wodę chociażby do nawadniania pól. To jest bardzo istotna ekonomiczna kwestia. Ponadto w Ameryce Południowej niektóre miasta są zasilane czystą energią pochodzącą z lodowców, nawet w 90% zdarzają się takie niektóre miasteczka. W związku z czym to jest bardzo istotny aspekt. Na półkuli północnej, czyli na naszej, największym zbiornikiem, magazynem wody słodkiej jest oczywiście Grenlandia. Z kolei na Antarktydzie jest to lądolód Antarktydy. Kolejna strzałeczka. Zapis historii naszej planety, o czym już mówiłem, to jest również bardzo ważne. Uczymy się z lodowców, tutaj mowa konkretnie głównie z lodowców zlokalizowanych na Antarktydzie, na podstawie rdzeni lodowych, uczymy się, ile było dwutlenku węgla na naszej planecie w przeszłości. Uczymy się różnych informacji związanych z estymowaniem temperatury. Możemy się dowiedzieć nawet, jakie pyły wulkaniczne w danym okresie były naniesione na lodowiec, czyli jaka była aktywność wulkaniczna w danym okresie czasu na Ziemi. To są bardzo ważne informacje, dzięki którym układamy sobie puzzle i uczymy się naszej planety. A warto się jej nauczyć, bo ona zaczęła się bardzo szybko zmieniać i warto ją zrozumieć i warto zrozumieć, jaki wpływ na te zmiany ma człowiek, abyśmy mogli wspólnie zacząć działać, czy wspólnie się zsynchronizować. No i słuchajcie, ostatnia strzałka. To jest różnorodność życia, czyli gratka dla biologa, to jest gratka dla takich gości jak ja, którzy fascynują się życiem i fascynują się tym, co może żyć na powierzchni lodowców, ale nie tylko na powierzchni, bo także wewnątrz lodu, a także pod lodem. Czyli po prostu historia rodem z filmu science fiction. Okej, ale przeskoczmy dalej. Ale chcesz powiedzieć, że w tym bardzo nieprzyjaznym środowisku, no bo jest zimno, pożywienia tam jest tyle, co kot napłakał. Pewnie trzeba bardzo o to pożywienie walczyć. To się okaże zaraz. Są organizmy żywe, które żyją tu, tam, owam, wszędzie? Dokładnie, są organizmy żywe, które żyją tu, tam, owam, wszędzie. Są organizmy, które żyją na powierzchni lodu, są organizmy, które żyją wewnątrz lodu, są organizmy, które żyją pod lodem. Ja powiem ci więcej, to nie są tylko bakterie, które są wszędobylskie i nikogo by to właściwie nie dziwiło, że one tam są. Co to za news, że na lodowcach są bakterie? Żaden. Ale jak powiem, że są metazoa, są przedstawiciele zwierząt, które zjadają innych przedstawicieli środowiska lodowego. Oczywiście, żeby zrozumieć lodowce, trzeba na nie spojrzeć przez mikroskop. W związku z czym
Generalnie ludzie widzą tak lodowce. To jest powierzchnia czapy lodowej na Grenlandii. A jak przerzucicie na następny slajd, to ja na przykład widzę lodowce w ten sposób. Dla mnie to jest niesamowite centrum bioróżnorodności, tylko bioróżnorodności psychrofilnej, czyli zimnolubnej. Takiej, która potrzebuje... Jeszcze raz? Psychrofilnej, czyli zimnolubnej. Takiej, która nie tylko... Ona nie tylko jest w stanie, te organizmy nie tylko są w stanie przetrwać w niskich temperaturach, ale one wręcz potrzebują tych niskich temperatur do wzrostu i rozwoju. Ja na przykład lodowce widzę tak, widzę je usiane życiem. I chciałbym was wszystkich przekonać, ciebie też Radku, do tego, żebyście patrzyli na lodowce dokładnie w ten sam sposób co ja i na filmach BBC nie tylko po prostu widzieli jakiegoś niedźwiedzia polarnego przemierzającego jakiś lodowiec, ale żebyście sobie pomyśleli, o kurczę, tam jest ten ciemny pyłek i w tym pyłku na pewno coś żyje i to jest kawał historii naszej planety. Powiem ci, że musisz się bardzo postarać, żebym dostrzegł tę dżunglę zieloną, którą teraz widzimy po środku lodowca. Czyli żeby zobaczyć lodowiec twoimi oczyma. Dobrze, słuchajcie, zobaczycie. Mam nadzieję, że was przekonam do tego. Na kolejnym slajdzie to jest filmik. Z tego, co się umawialiśmy, będzie problem z włączaniem filmików. To jest filmik zatytułowany Lodowiec z góry. Nie wiem, czy możecie włączyć. Lodowiec z góry to jest taki filmik, także będziemy musieli się przełączyć. Potrzebujemy chwilkę. O! Chyba widzimy. Tak, leci? Tak, lodowiec, tak, jest dron leci, albo śmigłowiec leci nad lodowcem. To jest dron, słuchajcie, to jest lodowiec, który nazywa się Longyearbyen. To jest mały lodowiec dolinny, zlokalizowany na Spitsbergenie. Właściwie pół godziny spacerkiem od miasta Longyearbyen, czyli administracyjnej stolicy wyspy Spitsbergen. No i jakbyśmy spojrzeli na to miejsce z góry, pomyślelibyśmy, kurczę, tam nic nie ma, właściwie co by chciało żyć czy rozwijać się na powierzchni lodowca, która jest zimna, na której są wysokie dawki promieniowania UV, właściwie jest nieprzyjaźnie, wręcz byśmy mogli powiedzieć, to troszeczkę wygląda jak coś rodem z innej planety, a przecież wiemy, że mamy księżyce pokryte lodowcami w naszym Układzie Słonecznym. Nawiasem mówiąc, poprzednia audycja była o wycieczce na Marsa, niestety nie mogłem się połączyć, a przecież na Marsie też są lodowce, nie wiem czy o nich mówiliście, ale... Jeśli nie, to może warto kiedyś do tego tematu wrócić. Mówiliśmy o tym, że na biegunach Marsa rzeczywiście jest zgromadzona woda jest w postaci lodu. Tak. I gdybyśmy tam ustawili swoje bazy, no to byłby łatwy dostęp do życiodajnej wody. Problem w tym, że tam jest trochę zimno. No jest trochę zimno, ale wiecie co, może do tych analogii astrobiologicznych wrócimy i postaramy się jakoś płynnie tam przejść i na sam koniec może, albo już teraz poruszę waszą wyobraźnię, bo skoro mówiłem, że coś może żyć pod lodowcami na naszej planecie, czyli gdzieś, gdzie jest ciemno, gdzie jest zimno, gdzie nie ma tlenu, to możemy puścić troszeczkę wodze fantazji i zastanowić się, czy byłoby coś takiego możliwe na biegunach Marsa. Tak jak mówisz, tam gdzie jest bardzo zimno, ale... gdzie też jest ciemno, a wiemy, że jest jakaś możliwość istnienia pod tym lodem wody w stanie ciekłym. Okej, słuchajcie, skoczmy do następnego slajdu, jak możemy. Już jesteśmy. Już jesteśmy. I słuchajcie, tutaj na tym zdjęciu, na dole, widzicie takie różne kolorowe prostokąty. Na tych prostokątach są sfotografowane, słuchajcie, moi drodzy, lodowe glony. Są to lodowe algi oraz lodowe sinice. Więc jeśli ktokolwiek z was widział kiedykolwiek czerwony śnieg lub widział zielony śnieg, to po prostu były zakwity śnieżnych alg. Głównie z rodzaju... pewien, że nikt tam nie nasikał? To by był żółty śnieg. Nie wiem jak, w jakim kolorze ty sikasz, ale ja bym żółty śnieg zostawił w spokoju, słuchajcie. Skupmy się chwilowo, zwłaszcza w Tatrach. Ja bym go nawet, jak widzicie... W Japonii faktycznie, w wielu wysokich górach, w Japonii na wulkanie z pewnością są żółte zakwity śniegu, prawdziwe zakwity śniegu. Na pewno też w Alpach, w Pirenejach dochodzi do takich zjawisk. W Tatrach gorąco nie rekomenduję dotykać żółtego śniegu jednak. Radziłbym to przeskoczyć, ale wróćmy do zielonego i czerwonego śniegu, słuchajcie. To są głównie glony z rodzaju Chlamydomonas, które wręcz potrzebują tego filmu na powierzchni lodu, na powierzchni śniegu, aby móc się rozwijać. No ale mamy też algi, które żyją bezpośrednio na powierzchni lodowców.
Głównie są to przedstawiciele takiej rodziny zygnematofyce i to jest o tyle ciekawe, że one reprezentują, one są jakby szotkami naszych drzew. Też bym chciał o tym później opowiedzieć, bo podczas dawnych, dawnych zlodowaceń, słuchajcie, te same, nie te same, ale przodkowie tych alg i tych sinic, które żyją dzisiaj na powierzchni lodowców, one mogły też żyć nawet na powierzchni lodowców 600 milionów lat temu w okresie Ziemi Śnieżki. Wtedy też, właściwie trochę wcześniej, 700 milionów lat temu, dochodzi do rozdziału roślin na dwie grupy, chlorofyta i streptofyta, czyli współczesnych drzew. A czynnikiem, który na to wpłynął, najprawdopodobniej było globalne zlodowacenie. Chciałbym do tego wrócić później. Jak mi przypomnisz, to z przyjemnością o tym więcej Jeżeli opowiem. Tylko czas na to pozwoli, to z przyjemnością. Czyli chcesz powiedzieć, że na powierzchni tego śniegu pokrywającego lodowce Nie tylko rozwijają lodowce. się żywe organizmy? Dokładnie. Ja nawet... To są po prostu dowody empiryczne. To jest coś, o czym ludzie wiedzą od bardzo dawna, aczkolwiek taki boom na funkcjonowanie ekosystemów lodowych i chęć poznania tego, co się dzieje na powierzchni lodowców, to ostatnie dwie dekady. Ale o tym też opowiem. Dlaczego to jest takie istotne? No bo słuchajcie, spójrzcie, jest zielony śnieg, jest czerwony śnieg. Mamy też tutaj zdjęcia lodu pokrytego glonami. To nie jest brud. To są, słuchajcie, glony. Glony, które redukują ilość światła odbijanego od lodowca. Co wtedy się dzieje? Wtedy więcej światła jest pochłanianego i co? I lodowiec szybciej się topi. W związku z czym wszyscy zwracamy obecnie uwagę na zakwity i na procesy biologiczne zachodzące na powierzchni lodowców, ponieważ mają one wbrew pozorom impact w skali globalnej. Przerzucimy slajd. Przechodzimy do następnego slajdu, gdzie widzimy jakieś ciekawe zdjęcia pod mikroskopem. Mamy komórki Widzicie? O bardzo różnych kształtach i kolorach. Dokładnie. I na trzech, czyli CDE, słuchajcie, to są glony śnieżne, które właśnie żyją, wręcz potrzebują tej powierzchniowej warstwy filmu wody na powierzchni śniegu do życia, do reprodukcji. Z kolei na ilustracji F macie typowego przedstawiciela alg lodowych, nazywa się Anycolema nordenskioldi. I jest o tyle ciekawa, że występuje i na Grenlandii, i występuje na Svalbardzie, i występuje w Alpach. W ogóle lodowce są fajnym poligonem też do badania życia na Ziemi, a dokładnie rozmieszczenia organizmów, które są zimnolubne. Ponieważ okazuje się, że są miejsca, przykład, ostatnia praca opublikowana przez moich znajomych ze Stanów Zjednoczonych dotyczyła lodowców na Kilimandżaro, gdzie oni pokazali, że te lodowce na Kilimandżaro są zasiedlone przez takie czerwone algi, które żyją bezpośrednio na lodzie i są znane z innych miejsc na świecie, ale są też zasiedlone przez takie, które są wyjątkowe i żyją tylko na Kilimandżaro i właściwie razem z tym topniejącym lodem one najprawdopodobniej zginą. To jest też ciekawa historia. Generalnie historia lodowców równikowych jest ciekawa, ale mam nadzieję, że o tym wszystkim uda się opowiedzieć. Słuchajcie, jeśli przeskoczymy do następnego slajdu, co Radku na nim widzisz? Widzę brudny śnieg, ale widzę też fajne warstwy. Domyślam się, że to jest pomarszczony lód. To jest lodowiec, słuchajcie, to jest ten sam lodowiec, który widzieliście na filmiku wcześniej, czyli to jest powierzchnia lodowca Longyearbyen, pokrytego takim charakterystycznym ciemnym osadem. No i tak jak już troszeczkę zaspoilerowałem, ten ciemny osad to nie tylko pył mineralny, ale też algi, które żyją na powierzchni lodowca. Ale skąd ten pył mineralny właściwie ciemny bierze się na lodowcu? Ano, on bierze się przede wszystkim... Domyślam się, że wietrzeją skały, które są wokół. To jest raz, to jest jeden punkt. Kolejny punkt, bardzo istotny, to jest daleki transport. Wyobraźcie sobie, że na przykład regularnie na Grenlandię dostarczany jest pył, który pochodzi z Sahary. To samo na lodowcach u nas w Alpach. To jest standard, że razem z prądami powietrza w Alpy na lodowce alpejskie dostaje się pył z Sahary. Co więcej, organizmy na lodowcach wykorzystują ten pył, czyli zaczynają obrastać te ziarenka mineralne, zaczynają obrastać ziarenka mineralne i uwalniać dla siebie składniki odżywcze zgromadzone w tych ziarenkach, przez co zachodzą jeszcze większe zakwity i produkcja materii organicznej na powierzchni lodu. Ten ciemny osad na powierzchni nazywa się enigmatycznie kriokonitem.
Tak go nazywamy. I to słowo pochodzi z greki, kruos, co znaczy zimny, konis, co oznacza pył, i właściwie pierwszy raz zostało wprowadzone na koniec XVIII wieku przez takiego fińskiego badacza, geografa, eksploratora, który nazywał się Adolf Nordenskiöld, i on po raz pierwszy wprowadził ten termin kryokonit. I on właśnie miał dotyczyć ciemnej warstwy na powierzchni lodowców. Więc mamy, wiecie już, że pośród tego pyłu mineralnego na powierzchni, lodowiec nie zawsze musi być czysty, i podczas tego, pośród tego pyłu mineralnego na powierzchni lodowcu żyją organizmy. Te lodowe algi nazywane są inżynierami ekosystemów lodowych. Dlaczego? Ponieważ, jak to inne organizmy autotroficzne wykorzystujące, w tym wypadku fotoautotroficzne, wykorzystujące energię słoneczną, one odpowiadają za produkcję materii organicznej. I ty mówiłeś, co by tam można jeść na takim lodowcu? Ano, można by między innymi jeść tą wyprodukowaną materię organiczną, a jej ilość jest, wyobraź sobie, podobna do na przykład ilości materii organicznej produkowanej w zbiornikach wysokogórskich. Przecież tam żyją nieżywe algi, te, które dokonały już żywota, bardzo proste organizmy, więc nie mówimy tutaj o czymś, co ma rączki, nóżki, oczy i uczucia. O tym też będziemy mówić. Umiera? Nie wiem, czy mają rączki i uczucia, ale będziemy też mówić o większych organizmach. No. Ale o algi nie musimy się martwić. To nie są organizmy, które czułyby cokolwiek, gdybyśmy postanowili je skonsumować. Mówisz, że tam, w tych lodowcach, tej materii organicznej, która właśnie powstaje w wyniku rozkładu tego typu organizmów, jest całkiem sporo i jest czym się odżywiać. Jest czym się odżywiać, więc to, co powiedziałeś na początku, że przecież właściwie co tam jeść na takim lodowcu, wbrew ale pozorom... Ale chyba nie my ludzie. Jest. Nie. Oczywiście, że nie my ludzie, ale my ludzie wbrew pozorom, tak jak powiedziałem na początku, korzystamy z tego, co daje nam lód. Ale idźmy dalej, słuchaj, przeskoczmy slajd. I tutaj widzicie, że ten osad kryokonitowy właściwie jest na różnych lodowcach. On jest wszędzie, on jest na całym świecie, tak? Mamy osad kryokonitowy, czyli ten pył na powierzchni lodu na Grenlandii. To są te dwa zdjęcia po lewej stronie. W Kaukazie to jest zdjęcie po prawej stronie. I nie wiem, jaką macie jakość obrazu, ale na tym zdjęciu z Kaukazu w tej studni powinno być widać pasy takiej czerwieni. To są właśnie kwitnące, słuchajcie, lodowe algi, które kwitną bezpośrednio na lodzie. Jak przeskoczymy jeszcze, to zobaczycie taką kuleczkę poprzerastaną jakimiś niteczkami. Widzisz to, Radku? Tak, taka włochata, jakby cebula albo czosnek. Bomba, to nigdy nie myślałem, żeby nazwać to cebulą. Słuchajcie, jakbyście spojrzeli na ten pył pod mikroskopem, jakbyście wzięli teraz ten pył, zebrali, spojrzeli pod mikroskopem, to między tymi kolorowymi algami i między tą warstwą mineralną zebraną z lodowca moglibyście zobaczyć takie kuleczki. To się nazywa granulka kryokonitowa. A te nitki, które wystają z tej kuleczki, to nic innego jak sinice. I to jest też niezła historia. Sinice, które żyją na lodowcach, nie tylko one, ale skupmy się na tych lodowych, one produkują tak zwane EPS-y, czyli Extracellular Polymeric Substances. Są to substancje polimeryczne produkowane na zewnątrz komórek przez sinice, aby czyli chronić... takie łańcuchy. Te łańcuszki, które widzisz, tak? Mhm. Bo nie wiem, o co pytasz teraz. Nie, mówię o polimerach, że polimery to takie substancje, które w swojej chemicznej strukturze przypominają długie łańcuchy. Tak, tylko akurat wokół komórki w tym wypadku one tworzą taką otoczkę śluzową. I ta otoczka śluzowa pełni funkcje krioprotekcyjne, czyli one chronią się przed zimnem, te sinice. Ale ta otoczka działa też jak klej, w związku z czym ona zlepia wszystko, co jest na tym lodzie, tą warstwę mineralną, przykleja jakieś algi, te sinice się rozrastają i tworzy się taka niewielka granulka. Ta granulka to jest istny... Słuchajcie, mikrokosmos. Ja tak naprawdę mógłbym nazwać w tym momencie lodowiec galaktyką, a po prostu te malutkie granulki, tudzież jakieś zbiorniczki słodkowodne posiadające te granulki na dnie, mógłbym nazwać małymi planetami. Taka granulka zbudowana jest przez organizmy produkujące tlen, przez sinice, tak? Ale przez to, że one gromadzą tą materię organiczną i wszystko zlepiają, właściwie w środku tej granulki panuje strefa beztlenowa. W związku z czym mamy coś, co ma 0,3 mm, 0,4 mm, czasem ma milimetr, czasem ma, słuchajcie, 3 mm. Zwykle te granulki są małe. Mamy takie granuleczki i to jest mikrokosmos. Na powierzchni mamy fotoautotrofy, które produkują tlen, a im schodzimy głębiej, okazuje się, że tego tlenu tam nie ma.
Więc mówimy o takim mikrokosmosie stworzonym przez organizmy fotoautotroficzne. Więc coś takiego ale chociażby zaraz, możecie... silnica ukryta jest w środku pod tą cebulką, pod tym kożuchem, czy ona jest tym, co widzimy na zewnątrz? Te nitki, które widzicie na zewnątrz, te wszystkie nitki, macie taką jakby bulwę, nazwijmy to cebulką, a te wszystkie korzonki, które od niej odchodzą, to są właśnie sinice. To są nitki sinic, które żyją na lodowcach. To akurat są granulki krykonitowe z Grenlandii. I jest takie pasmo na Grenlandii, nazywa się Dark Zone, ciemną strefą, która ma szerokość 60 km, słuchajcie, i ciągnie się przez też ileś 10 km. I właściwie czapa lodowa jest usiana czymś takim. Ona wręcz porasta takimi granulkami, z których wystają sinice. Mam nadzieję, że do tego też jeszcze wrócimy. Słuchajcie, przerzućcie następny slajd, ale te granulki mogą być różne. One są różne w różnych strefach geograficznych i nie możemy się zamknąć do jednego, więc ten mikrokosmos, tak jak mówiłem, mamy różne galaktyki, to są lodowce, a na tych galaktykach mamy przeróżne planety, tak? I te planety różnią się między sobą i tak też mamy takie, z których wystają sinice, mamy takie, w których tych sinic nie widać, a jak przerzucicie na jeszcze kolejny slajd, to zobaczycie wręcz takie kuleczki, które przypominają jakieś kuleczki z gliny i takie granulki, słuchajcie, tworzą się na lodowcach na Svalbardzie, czyli w Arktyce. Dlaczego te granulki różnią się między sobą? Jest to związane z lokalną geologią, tak? Czyli to, co nawieje, kolor tych minerałów, który jest nawiewany na lodowce oraz z organizmami, które tam żyją. One również modyfikują kolor tych granulek. A dlaczego kolor jest ważny? No bo przecież znowu mówiliśmy o tym, kolor skupia promieniowanie słoneczne, przez co lodowiec może topić się szybciej. Okej, ale słuchajcie. A im ciemniejszy kolor, tym więcej światła więżą. Bingo, tym się robi cieplej. Tym się robi tak cieplej, a im robi się cieplej, słuchajcie, na powierzchni, tym więcej wody jest uwalniane z lodu, czyli ten film na powierzchni lodu wodny tworzy się, jest większy, a im większy jest ten film wodny, no to z kolei tym przecież lepsze warunki życia dla tych wszystkich organizmów, które kochają tą wodę, która ma temperaturę 1,1 stopnia Celsjusza, ale to już inna sprawa. I tak naprawdę ten ekosystem jest aktywny tylko w trakcie krótkiego lata polarnego. Ale okej, jakbyśmy przeskoczyli na kolejny slajd, to możemy też zobaczyć, tak jak wam mówiłem, te granulki są różne, one się rozrastają. Tu na przykład koledzy z Japonii zrobili fajną pracę już dość dawno, w której pokazali, że może nawet zawierać jądro, taka granulka, która ma tam 1 czy 2 mm, tak? Więc ja zawsze to porównuję gdzieś tam do Ziemi, to jest tak skomplikowany system i zastanawiam się, że jeśli jeszcze nie udało nam się przez wiele lat poznać takich małych granuleczek, które powstają na lodowcach i zrozumieć, jak one funkcjonują i właściwie na powierzchni mamy strefę pełną tlenu, w środku tego tlenu nie ma, jeszcze dużo czasu nam zleci, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje las czy jakieś jezioro, ale to też inna historia. Słuchajcie, przerzućmy slajd. I teraz przejdziemy do fajnych zbiorniczków słodkowodnych. Widzicie je? Widzisz je, Radek? Takie widzimy dziurki w lodzie dziury ciemne. W śniegu albo dziury w lodzie, a lodzie. Tam jest on... ciemno. Tak, tak, tak. Słuchajcie, to są tak zwane otwory kryokonitowe, tudzież kryokonity, nazywane w języku polskim. Po angielsku sprawa jest uproszczona, ponieważ nazywają się cryoconite holes, więc od razu wiemy, że to są dziury, które zawierają w sobie osad kryokonitowy, o którym już opowiadaliśmy. Słuchajcie, w miejscach nagromadzenia się materii organicznej na lodowcu w trakcie lata, czy w miejscach, gdzie jest nawiane dużo pyłu i przy okazji jest tam bardzo dużo mikroorganizmów, powierzchnia lodu ciemnieje, promienie słoneczne się skupiają i wytapiają się takie niewielkie oczka, które właśnie widzicie na tych trzech zdjęciach. Te niewielkie oczka, nazywają się otworami kryokonitowymi, powstają w trakcie lata polarnego, są jednymi z najbardziej ekstremalnych, słodkowodnych zbiorników na naszej planecie. Słuchajcie, temperatura wewnątrz nich w trakcie lata nie przekracza 1,1 stopnia Celsjusza. My mieliśmy na lodowcach w Arktyce logery mierzące temperaturę powkładane do takich oczek i okazywało się, że bez różnicy, czy na dworze stoi się na lodowcu w t-shircie, bo jest akurat tak ciepło i świeci słońce, czy jest naprawdę zimno i wieje wiatr, właściwie temperatura w tym oczku jest stabilna. A dlaczego? No bo cały czas mamy bufor lodowy. Więc nawet jak ten lód się topi, no to cały czas ten osad jest w pewnym buforze wody, która się wytapia i która i tak ma tą bardzo niską temperaturę. Więc organizmy, które tam żyją, żyją w bardzo niskiej temperaturze. Z drugiej strony jest to temperatura stabilna, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Jeśli mówimy o ekstremofilach, czyli organizmach, które potrzebują do życia ekstremalnych warunków, no to tutaj z jednej strony fajnie, no przecież mają cały czas stałą temperaturę, z drugiej strony które organizmy są zdolne żyć i reprodukować się. Słucham?
potwornie brzydką temperaturę z naszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia, dlatego tak, dokładnie, dlatego mój punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Dla nas jest to fascynujące, a pewnie mały zwierzak, który siedzi w tym otworze krokonitowym, sobie myśli, co ten gość tam robi na tym słońcu, prawda? To znaczy myśli w cudzysłowie, wątpię, że myśli. Ale dobra, skoczmy dalej. Te otwory krokonitowe są o tyle niesamowite, że zawierają na dnie, tak jak mówiłem, temperatura jest niska, one wtapiają, powstają na skutek wtapiania się tego ciemnego osadu w powierzchnię lodu, no i nazywane są centrami bioróżnorodności lodowców, ponieważ tam możemy znaleźć w tym osadzie, w tym oczku wodnym możemy znaleźć największą ilość gatunków lodowych. Są też nazywane bioreaktorami produkującymi materię organiczną, bo właśnie tam jest najwięcej materii organicznej, która jest produkowana na lodowcach. Przeskoczymy jeden slajd. I te otwory krokonitowe na całym świecie są różne. Słuchajcie, na tej tablicy, którą widzicie teraz, są od lewego górnego rogu, to są, słuchajcie, od Arktyki otwory krokonitowe sfotografowane poprzez Kaukaz, Alpy, a nawet Kilimandżaro, słuchajcie, do Antarktydy. Te na Antarktydy. Tak, to musimy się cofnąć o jeden slajd. O, właśnie tutaj, tak. Mhm. Tak, macie taką tablicę, gdzie jest pełno tych otworów krokonitowych? Tak, jest. Jedne są przykryte, inne odkryte. Tak, przykryte, słuchajcie, i nieodkryte, dokładnie. I te na samym dole, czyli te przykryte, są o tyle ciekawe, że one właściwie są charakterystyczne tylko dla kontynentalnej Antarktydy. I bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że w ciągu doby, tudzież w ciągu dwóch dób, wytapia się takie oczko na Antarktydzie, a następnie zostaje przykryte powierzchniową warstwą lodu. I wyobraźcie sobie, że taki ekosystem może być izolowany na przykład przez cały sezon. Wyobrażacie sobie? To jest po prostu ekosystem uwięziony w lodzie. To jest dopiero coś rado. Mówiliśmy dzisiaj rano o tym, jak wyglądałoby funkcjonowanie w takiej bazie kosmicznej na Marsie, kiedy ludzie są właśnie odcięci od świata zewnętrznego, muszą funkcjonować w niewielkiej kapsule. To są takie kapsuły, tyle że powstają w sposób naturalny. Te kapsuły powstają w sposób naturalny, aczkolwiek jeśli już mówimy, czy powstają w sposób naturalny, czy nie, to chciałem zwrócić uwagę, tak zacząłeś od działalności człowieka, że my także w ostatnim czasie przyczyniamy się do powstawania tych kapsuł, ale akurat powiedzmy w Himalajach, czy w regionach alpejskich, ponieważ produkujemy bardzo dużo zanieczyszczeń. Jest to głównie czarny węgiel, czyli taki nie do końca spalona biomasa, sadza, która jest transportowana z wiatrem i osadza się również na lodowcach. W tym momencie znowu te lodowce zaczynają topnieć znacznie szybciej, ponieważ jest na niej znacznie więcej ciemnego materiału. W lodowcach, na przykład na niektórych lodowcach w Himalajach prowadzono badania, transport zanieczyszczeń z nad Indii w postaci tego czarnego węgla jest w stanie zredukować albedo lodu, czyli tego ilość odbijanych promieni słonecznych o 80%. To jest coś niewiarygodnego. W związku z tym my też zanieczyszczamy lodowce, w jakim stopniu przykładając się do powstawania tych kapsułek, bo w nich też jest bardzo dużo zanieczyszczeń zakumulowane. Są to między innymi, słuchajcie, sztuczne radionuklidy, są to między innymi metale ciężkie. Rozgaduję się. Wróćmy do zwierzaków i do tego, co tam miało być. No to, ale to nie tylko Indie właściwie. O, sąsiad zaczął wiercenie, więc musicie wybaczyć, jeśli będziecie słyszeć jakieś drrr. To nie powiedziałbym, że to jest skala punktowa. Kiedy mówimy o zanieczyszczeniach, które mogą być transportowane na duże odległości z wiatrem, to coś jest produkowane punktowo, ale to nie ogranicza się tylko do centralnej Azji. To jest transportowane na przykład na całą półkulę północną. Świetnym przykładem, słuchajcie, są sztuczne radionuklidy chociażby, które uwolniły się w Czarnobylu, tak? A zostały transportowane i są na lodowcach w Arktyce, są na lodowcach na Alasce, są na lodowcach w Alpach. Ale wróćmy do życia, a co wpływa na to życie lub co może je limitować z punktu widzenia człowieka, jeszcze może uda nam się wrócić. Słuchajcie, no to skoczmy do kolejnego slajdu. Tutaj widzicie po prostu, jak takie oczko funkcjonuje. Mamy wodę, mamy ten osad na dnie. Właściwie o tym opowiedzieliśmy, skoczmy dalej. No i mamy teraz zwierzaki. Macie zwierzaki? Mamy. Super. W związku z czym... W tych otworach krokonitowych, między innymi poza algami, poza sinicami, o których opowiadałem, które odpowiadają za produkcję pierwotną,
dzięki temu produkują pokarm dla między innymi bakterii heterotroficznych, produkują pokarm dla różnych pierwotniaków, lodowych pierwotniaków, a takie też są, słuchajcie, to poza tym żyją tam też metazoa, żyją tam też przedstawiciele zwierząt. I tak na przykład po lewej stronie na zdjęciu macie przedstawiciela tak zwanego smoka lodowego, czyli widelnicy. Jest to owad, który bez skrzydły, który żyje tylko i wyłącznie na lodowcach w Patagonii, słuchajcie. Z kolei po prawej stronie macie takie larwy w wodzie między osadem kriokonitowym. To są larwy tak zwanych ochotkowatych, które żyją na kilku lodowcach w Himalajach i nie spotkamy ich nigdzie indziej. I wręcz potrzebują tej zimnej wody do rozmnażania się. Na dole mamy widłonoga, który też żyje w zbiornikach słodkowodnych, czyli w tych kriokonitach, na lodowcach w Himalajach. Przeskoczymy na kolejny. Czy dobrze rozumiem, że dla tych istnień, dla tych organizmów pożywieniem są właśnie te algi i mikroorganizmy, o których mówiliśmy wcześniej? Dokładnie, i materia organiczna, która tam jest. A dla tych widelnic, słuchaj, które widziałeś, tych czarnych, to między innymi inne zwierzaki, które dla tych smoków lodowych, między innymi inne zwierzaki, które są w otworach kryokonitowych. Słuchajcie, generalnie jeśli byśmy spojrzeli na lodowce, no to presja selekcyjna w postaci tej niskiej temperatury, częstego zamrażania, bo te oczko też zamarza bardzo często, ono potrafi w ciągu doby zamarznąć i rozmarznąć. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, jakie adaptacje, przystosowania fizjologiczne muszą mieć takie organizmy, tak, żeby żyć w takim środowisku. Na lodowcach arktycznych niestety bardzo często podczas badań terenowych pogoda płata nam psikusa, ponieważ podczas deszczu, tudzież podczas jakiegoś cieplejszego podmuchu, cieplejszego wiatru, te oczka kryokonitowe po prostu nagle się stapiają, wytapiają i znikają nam. Gdzieś się rozlewają na lodowcu. W związku z czym te organizmy, które tam żyją, one muszą naprawdę być przystosowane i naprawdę radzić sobie w tych niesprzyjających warunkach. No ale dobra, słuchajcie, macie kolejny slajd z takim ładnym lodowcem, jednym oczkiem kryokonitowym, nie wiem, czy to widzicie też. Cofnijmy się o jeden slajd. O właśnie, tu, tak. I widzimy, że z niego została pobrana jakaś próbka, a tam pływają chyba te pierwotniaki, o których mówiłeś. Te zdjęcia, pierwotniaki, ja ci dam pierwotniaki. Te zdjęcia, słuchaj, zrobił mój kolega, zbierał materiał i zrobił próbki kolega z Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Budzik. No i na dolnym zdjęciu, słuchajcie, widzicie, po raz pierwszy się pochwalę, w tym tygodniu się na ten temat artykuł, bliski krewniak kleszczy, mianowicie roztocze, słuchajcie. Po raz pierwszy znaleźliśmy wewnątrz otworu kryokonitowych w lodzie, na lodowcu w pobliżu polskiej stacji polarnej w Antarktyce Morskiej, na lodowcu ekologii dokładnie, znaleźliśmy przedstawicieli roztoczy, które żywią się tam zawiesiną. Na początku myśleliśmy, że to jakieś niemożliwe, no przecież wiemy, że to takich roztocze nie były nigdy stwierdzone na lodowcach. No way, nie, to pewnie jakiś przypadek, nawiało je. Ale pojawiły się w jednym sezonie, a w kolejnym sezonie znowu je znaleźliśmy. W kilkunastu oczkach znaleźliśmy różne ich stadia, w związku z czym okazało, że rozmnażają się tam, więc takie to fajne znalezisko. Zobaczcie, jak mogą nas jeszcze lodowce zaskoczyć. Jak przeskoczymy na kolejny slajd, to zobaczymy głównych przedstawicieli fauny żyjącej w tych otworach kryokonitowych. Są to niesporczaki, po łacinie nazywane tardigrada. Uwielbiamy. To wiem, że uwielbiacie, dlatego muszę o nich trochę więcej powiedzieć. Wszyscy uwielbiają niesporczaki. Też uwielbiam niesporczaki, oczywiście. Bardzo mnie to cieszy, że wszyscy je kochają. Na tych zdjęciach od A do F mamy przedstawicieli niesporczaków, które żyją na powierzchni lodowców. Z kolei od G do I mamy przedstawicieli wrotków. To jest druga grupa, bardzo powszechnie występująca na lodowcach. Generalnie wrotki i niesporczaki występują zarówno w mszakach pod naszymi domami, w stawkach w parku, tak? Zasiedlają ekosystemy słodkowodne, zasiedlają ekosystemy morskie, ekosystemy lądowe. Prawdopodobnie wyjdziesz ze studia i rozdepczesz niejednego wrotka i rozdepczesz niejednego niesporczaka. Ale Będę uważał, obiecuję. Tak, uważaj, koniecznie. Koniecznie uważaj, to jest bardzo istotne. Zwłaszcza, że mają po 0,3 mm wielkości. Ale tak zróbmy. Zwróćcie uwagę na pigmentację tych niektórych niesporczaków. Akurat te u góry mają kolory. Tak, są ciemne. A macie pomysł, dlaczego są ciemne? Masz, Radek, pomysł? No pewnie, żeby wyłapywać ciepło znowu, żeby się ogrzewać. To by był dodatkowy efekt, a w tym wypadku, tak samo jak w wypadku tych alg, które żyją na lodowcach, one chronią się tak naprawdę poprzez pigment
przed wysokimi dawkami promieniowania UV, które panują przecież w wysokich górach. Te, które widzisz u góry na tablicy niesporczaczki, misie, to są właśnie takie, które żyją na lodowcach w wysokich górach. Okej, wiem, to jest filmik, powinno być Glacier Tardigrade, nie wiem, czy możecie go odpalić. To jest akurat niesporczak, który pochodzi z lodowców w centralnej Azji. Bardzo ciekawe. O, jest, rusza się, fantastycznie. Rusza się. Fajnie, widzicie. Ale naprawdę tak. To nie jest żadna animacja? To jest prawdziwy niesporczak? No jasne, że to jest prawdziwy niesporczak. To jest prawdziwy czarny niesporczak. Nazywa się rodzaj Cryoconicus. Zaraz o nim opowiem, bo sam go opisałem z kolegami, więc znaleźliśmy go, opisaliśmy i nazwaliśmy. On pochodzi z lodowców w centralnej Azji. Jest ciemnopigmentowany i jest typowym przedstawicielem właśnie niesporczaków żyjących na lodowcach. Jak przerzucimy kolejny slajd, to zobaczymy również niesporczaczki w osadach w różnych konfiguracjach. Na przykład w ramce na zdjęciu A widzimy takie ciemne kropki. To są właśnie niesporczaki, które bezpośrednio, czarne niesporczaki, które bezpośrednio buszują na lodzie i szukają jedzenia. Na zdjęciu B to są takie, które gdzieś tam siedzą w kryokonicie. I na zdjęciu C, już mocno powiększone, to są akurat z lodowców w Alpach. Gatunek nazywa się Cryobiotus klebelsbergi. Piękny, jest go dużo i zapewniam was, że jakbyście zabrali trochę osadu z lodowca alpejskiego i przeglądali pod mikroskopem, daje wam jakieś 90% szansy, że właśnie znajdziecie te fajne, czarne bestie. Ale okay. W polskich ściekach na przykład, czy w polskich kałużach, niesporczaki będą przeźroczyste, prawda? One nie potrzebują tego pigmentu. Nie. W ogóle ta pigmentacja w tym wypadku jest charakterystyczna. Oczywiście jak to w biologii, sprawa jest bardziej skomplikowana. Niesporczaki tardigrada możemy podzielić na dwie duże grupy. Są to heterotardigrada i eutardigrada. Heterotardigrada to są takie misie, które są kształtu... Przerzuć slajd. Przerzucamy na który? Na następny. Na następny. Niesporczaki już, tardigrada. Proszę. Widzisz je? Tak jest. Dobrze, to po prawej na zdjęciu macie przedstawiciele heterotardigrada u góry, czyli takich niesporczaczków, które żyją też w mchach, ale możemy je spotkać tak, że są przedstawiciele morscy gdzieś w morzach. One mają pigmentację, ale ta pigmentacja absolutnie nie ma jakby związku z ochroną przed UV. One siedzą sobie gdzieś tam w mszakach zagrzebane i to jest ta pigmentacja nie ma z tym związku. One są kształtu beczułkowatego, mają jakieś płytki i ten kolor, mają płytki w swojej budowie, mają jakieś szczeciny. Ten kolor zazwyczaj jest pomarańczowy, czerwonawy. Z kolei poniżej mamy przedstawicieli eutardigrada. I to są misie, między innymi misie, które były wysłane w przestrzeń kosmiczną. To są misie, słuchajcie, które... dlaczego mówię misie? Ponieważ po angielsku nazywają się water bears, w związku z czym są wodnymi miśkami. A skąd ta nazwa się wzięła? No wzięła się stąd, że po prostu jak je oglądamy pod binokularem, to naprawdę przypominają niezdarnie poruszającego się niedźwiadka. Z tym, że zamiast dwóch par odnóży ma cztery pary odnóży, ale idziemy dalej. I one, z kolei te eutardigrada, są kształtu takiego parówkowatego, mają małe łapki zakończone pazurkami, no i zwykle są właśnie przezroczyste, a przedstawiciele, którzy żyją na lodowcach, są silnie upigmentowane. I to są tylko i wyłącznie one. Okej, niesporczaki, dlaczego o nich więcej mówię? Ponieważ są stałym elementem ekosystemów lodowych. Możemy je znaleźć oczywiście tak jak wspominałem, w mszakach pod naszymi domami, możemy znaleźć je w stawkach, w rzekach, słuchajcie, możemy je znaleźć gdzieś w jeziorze, u nas na dachu. Jednak na tyle są zdolne tolerować niesprzyjające warunki środowiska, że niektóre z gatunków poradziły sobie po prostu w ekosystemach lodowych. Przerzucisz slajd? Przerzuciliśmy na kolejne fascynujące zdjęcia niesporczaków. Mógłbym na nie patrzeć godzinami. No, nie ma sprawy, ja ci z przyjemnością wyślę, możesz sobie wydrukować. Możesz nawet zrobić tapetę w pokoju. Też mógłbym na nie patrzeć godzinami. Czasem, uwierz mi, robię to tylko pod mikroskopem. Sprawa wygląda tak, że mamy tutaj różne zdjęcia niesporczaków. U góry są w większości zdjęcia niesporczaków w preparacie, czyli tak jakbyśmy wrzucili zwierzaka na preparat, przygnietli szkiełkiem i go oglądali. Z kolei na dole mamy zdjęcia z mikroskopu skaningowego. Tu już jest bardziej skomplikowana procedura w przygotowaniu, ale to tak w ramach pokazania. A w środku jest już wcześniej wspomniany rodzaj Cryoconicus, czyli ciemno-pigmentowany niesporczak z centralnej Azji. Jeśli przerzucisz ten slajd, to tylko oczywiście dla odbiorców, którzy by nie wiedzieli, ty się od razu ucieszyłeś na słysząc tardigrada i niesporczaki. Oczywiście.
Domyślam się, że dlatego się ucieszyłeś, ponieważ znasz je jako największych twardzieli na naszej planecie, tak? Czyli wiesz, że niesporczaki są w stanie znieść niesprzyjające warunki, takie jak bardzo niskie Tak. temperatury, czy bardzo wysokie temperatury, Brak ale ja tu wody, troszeczkę. silne promieniowanie. Słuchaj, jasne, no wiesz, no zdarza się, że mamy próbki zebrane 10 lat temu, wkładamy ten mech do wody, czekamy 6 godzin i tam wybudzają się zwierzęta. Ale ja muszę to sprostować nieco, pomimo że kocham niesporczaki i to jest jakby takie pierwsze zainteresowanie. Wybudzają się także wrotki, o których już wcześniej wspominałem, i wybudzają się także nicienie, więc jest sporo grup, są nicienie, wrotki, te grupy, które współwystępują ze sobą, niesporczaki, one są zdolne do procesu anhydrobiozy, czyli do tego procesu zasuszania, więc to nie tylko tardigradki nasze ukochane. Ale niewątpliwie są ze wszystkich, spośród wielu eksperymentów, które na nich prowadzono, one faktycznie wyróżniają się tymi zdolnościami fizjologicznymi do przetrwania chociażby bardzo wysokiej temperatury, gdzie można w stanie anhydrobiozy wsadzić się do piekarnika, tak, podgrzać do plus 150, wyciągnąć, dać im wody, poczekać i się wybudzą. Ale też nie wszystkie gatunki. Pamiętajmy, że ich jest niemal 1400 gatunków opisane na dzień dzisiejszy. Każdego roku opisuje się kilkanaście. Nie wszystkie są w stanie znieść takie warunki i nie wszystkie sobie tak doskonale radzą. Eksperymenty, o których zwykle słyszycie w mediach, prowadzone są na pospoliciuchach, które zwykle żyją gdzieś na murku u was przed domem, więc ci twardziele żyją w waszym bezpośrednim sąsiedztwie. Okej, lećmy dalej. Krzysztofie, jedna ważna informacja, bo jesteśmy w połowie prezentacji i pod koniec naszego czasu. O kurczę, także mamy ostatnie 10 minut. Mamy 10 minut, słuchaj, no to tak, water czas bears leci. Don't care, to już wiemy, to może przerzucimy. 35 slajd. Tak, 35. Kryokonikus. To chciałem właśnie tutaj między innymi opowiedzieć o tych zwierzakach, które opisaliśmy z lodowców w centralnej Azji. To było fascynujące. Co więcej, macie taką mapkę z boku i to są różne populacje tych zwierząt zaznaczone i one były od siebie odseparowane nawet o 1700 kilometrów. A wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy te same formy genetyczne na lodowcach o tyle oddalonych. Jak one się tam dostały? Ano z wiatrem, słuchajcie. Dostały się po prostu z wiatrem. Są w stanie przemieszczać się na duże odległości z wiatrem i tu świetnie sprawdza się hipoteza, że wszystko, co jest małe, lata gdzieś, ale musi znaleźć odpowiednie warunki, żeby się rozwijać. Więc one w tym wypadku tych lodowczaków, one muszą upaść po prostu na lodowcu. Przerzućmy jeszcze jeden slajd. Tutaj macie kilka zdjęć tego nowego rodzaju. Nazwaliśmy go kryokonikus ze względu na to unikatowe miejsce, które zamieszkuje. A jak jeszcze przerzucimy na slajd 37, to już widzieliście ten filmik związany z kryokonikusem. Wybudzone po 11 latach. Słuchajcie, jaki science fiction. Mój kooperator z Japonii zbiera materiał w Tien Shan 11 lat temu. Trzyma go w zamrażarce. Wysyła ten materiał do nas. My z kolegami z Krakowa wybudzamy ten materiał, rozmrażamy ten materiał, a tam okazuje się, że miśki, które zostały zebrane w Tien Shan, zostały zamrożone w Japonii, są wysłane do Polski, gdzie w Polsce wybudzają się i zasuwają na szalkach. Po prostu niesamowita hibernacja, to jest coś, co się, ten stan nazywa się kryobioza, zdolność do przetrwania zamarzania. Trwała ona w tym wypadku 11 lat, oczywiście u niesporczaków nie jest to rekord, ale kiedy one się wybudziły i kiedy generalnie zajmuję się niesporczakami z lodowców i rozmrażam te próbki, które przywożę i one mi się wybudzają, zawsze mi się przypominają filmy o podróżach kosmicznych, kiedy ktoś zapadał w kriosen. Słuchajcie, ile możemy się nauczyć tak naprawdę od takich małych organizmów, tylko musimy się im bliżej przyjrzeć. No, tylko jesteśmy my jako niezwykle skomplikowane organizmy, powtórzeniem takiego niesporczaka w niezwykle dużej skali, odtworzenie jego zachowań w skali tak skomplikowanego organizmu prawdopodobnie będzie bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. W Nature w 2015 roku Japończycy opublikowali świetny artykuł, w którym pokazali, oni mogą sobie pozwolić na trochę więcej manipulacji eksperymentalnej i oni pokazali fajną rzecz, mianowicie wykorzystali, jakby wycięli geny odpowiadające za odporność na promieniowanie od niesporczaków i wszczepili je do linii komórkowych ludzkich. Ja to bardzo upraszczam wszystko teraz. Te komórki zaczęły produkować pewne białka, które chroniły te komórki przed wysokimi dawkami promieniowania, wyższymi. Okazało się, że po porównaniu tych komórek z tym genem niesporczakowym i bez niego, okazało się, że tamte miały wyższą żywotność. Więc wiesz, Ja staram się, nauka jest taka, ostatnio mi wysłał kolega zdjęcie jakiejś ryby z nogami, która chodziła gdzieś po lodowcu.
I ja mu odpisałem, że nigdy nic nie wykluczam, bo po prostu natura potrafi nas zaskoczyć na każdym kroku, a to jak poznaliśmy świat, jesteśmy, właściwie datowałbym, że nauka zaczęła, dajmy się, od czasów Arystotelesa i jak już poznaliśmy ten świat i go zrozumieliśmy, wierzę, że jesteśmy w stanie bardzo dużo się nauczyć. Aczkolwiek oczywiście taki kriosen jest dla mnie cały czas w sferze science fiction, ale myślę, że dla mojego dziadka szykowanie się do misji na Marsa też prawdopodobnie było w sferze science fiction, więc nie wiemy, co będzie później i nigdy nie możemy powiedzieć nie. I tak nawet z tą rybą z nogami na lodowcu nie mogę powiedzieć nie, no nie wiem, no naprawdę nie wiem. Okay, ale to samo padło już podczas co najmniej dwóch rozmów dziś, że faktycznie rzeczy, o których rozmawiamy, nawet dziś od samego rana, są tak abstrakcyjne z punktu widzenia stanu wiedzy i technologii sprzed zaledwie 50-100 lat, że jak sobie pomyślimy, co za kolejne 50-100 lat będzie dostępne dla naszych potomków, no to głowa pęka. Jasne. Wiesz co, ja się strasznie rozgaduję, a chciałbym właściwie powiedzieć jakąś taką kluczową rzecz. Przede wszystkim tu macie na slajdzie 38 macie lodowiec Forni, na którym jest właśnie w Alpach, na którym jest bardzo dużo tych czarnych niesporczaków i zarówno w Arktyce, czy w regionach górskich, one pomimo tego, że mają 0,3 mm, one pełnią funkcję takich największych drapieżników w ekosystemach lodowych. W związku z czym one żerują na tych algach. Tak, to jest taki, jak nazywamy water bear, tak, mamy polar bear w Arktyce, ale mamy też water bear na lodowcu, który również pełni ważną funkcję. Wiecie co, ja bym chciał wam opowiedzieć jeszcze taką jakąś... Coś takiego może przerzuć, słuchaj, na slajd 44, jak możesz jeszcze. Tam na zdjęciu macie dwa... 44 slajd, to tak, też jest water bear. Tak, to też jest water bear, a pomiędzy nim jest ostatni lodowiec w Ugandzie w paśmie Rwenzori. Ja dostałem materiał od kolegów z Colorado, którzy zbierali właśnie materiał z powierzchni tego lodowca i tam znaleźliśmy między innymi, jak wrzucisz na kolejny slajd, znaleźliśmy nowy gatunek niesporczaka, który nazwaliśmy Afroglacialis. I kolejny slajd poprosimy. 45, tak, nazwaliśmy go Afroglacialis, czyli afrykański lodowiec i to jest o tyle, historia też lodowców afrykańskich i równikowych jest o tyle ciekawa, też to powtarzam cały czas, że pierwsi ludzie, czy nasi pierwsi przodkowie, którzy spacerowali w Afryce, oglądali ośnieżone szczyty i ośnieżone góry i tak naprawdę, czy jesteśmy ostatnim pokoleniem, które jest w stanie zrobić to samo i czy jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może zbadać te lodowce i zobaczyć, co tam żyje, poznać tą wyjątkową bioróżnorodność. Lodowce równikowe są strasznie zaniedbane, ponieważ nie odgrywają jakiejś ważnej roli w cyklach biogeochemicznych na naszej planecie, tak? I są małe, ale z drugiej strony są wyjątkowe. To są zimne wyspy w ciepłym klimacie, więc prawdę mówiąc, na dzień dzisiejszy raptem istnieją 3 prace biologiczne na temat lodowców równikowych. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo uważam, że dane topnieją i tracimy bardzo dużą ilość cennych informacji, które w jakiś sposób moglibyśmy wykorzystać. Na slajdzie 46 jest trwałość pamięci Salwadora Dali. Zawsze te topniejące zegary mi się kojarzą z lodowcami właśnie tropikalnymi i równikowymi. Wiecie co, na slajdzie no niestety 53 nie tylko, kończymy. Nie tylko równikowe lodowce topnieją. Widzimy, że i te w Himalajach, i te w Alpach znikają na naszych oczach. Tak, zgadza się. Po prostu te równikowe są dla mnie jakieś takie mistyczne, takie logistycznie trudno dostępne. Łatwiej się dostać do Arktyki na Spitsbergen, niż dostać się do Ugandy na lodowiec. No niestety, taka jest prawda. Jakbyś przerzucił na slajd 53, chciałem jeszcze wam pokazać takie enigmatyczne zwierzaki, które żyją wewnątrz lodu, słuchajcie. Na slajdzie 53 możecie zobaczyć tak zwane ice wormsy. To są krewniacy naszych dżownic, które zadomowiły się na lodowcach i zadomowiły się na lodowcach w Ameryce Północnej. Gość na zdjęciu obok nazywa się Dan Shane, bardzo ciekawa postać. Ja tam go kiedyś odwiedziłem, on mieszka w Camden. No, niezły freak, w ogóle ma domek na drzewie za chatą i tam pisze publikacje w tym domku na drzewie. Ciekawa postać. On zajmuje się właśnie tymi ice wormsami. Właściwie są dwie osoby na świecie, które się nimi zajmują. A to są organizmy, które żyją bezpośrednio w lodzie i są jeszcze do tego nocne, więc wyobraź sobie, żyjesz w lodzie i wychodzisz na powierzchnię lodu i śniegu, żywić się algami, żeby potem o wschodzie słońca z powrotem zejść na dół. Wow.
Wow. Nie wyglądają apetycznie, nie wyglądają atrakcyjnie. Wybacz, że nie podzielam tego skrajnego zachwytu. Aż żywią się nimi ptaki, więc muszą jakoś smakować. I niech ptaki żywią się nimi dalej, niekoniecznie my. Krzysztofie, niestety musimy kończyć, dlatego że jest już 13 po drugiej. Wkrótce zaczniemy ostatnie dziś warsztaty z rysowania. Chciałem Ci bardzo podziękować za tę fascynującą podróż po świecie lodowców. Byłem przekonany, czytając temat Twojego wystąpienia, że będziemy mówili o tym życiu uwięzionym w lodowcach. Życiu, które jest uwalniane w miarę, jak lodowce są roztapiane. Naprawdę nie sądziłem, że lodowce są tak pełne życia, a już na pewno, że jest tam tak dużo niedźwiadków, czyli niesporczaków, które wyglądają po prostu rozkosznie. Ja tylko chcę dodać na sam koniec, przepraszam, co do tego życia na lodowcach. Anglicy realizowali jakiś czas temu projekt, który nazywał się Black and Bloom i on dotyczył konkretnie czapy lodowej na Grenlandii i zakwitów glonów na powierzchni lodu na południowo-zachodniej Grenlandii. Okazało się, że większa ilość wody słodkiej jest dostarczana poprzez aktywność biologiczną na lodowcach i poprzez zakwity alg, które skupiają promieniowanie słoneczne i topią powierzchnię, niż z bezpośredniego odrywania się gór lodowych. Oczywiście w tamtym regionie. W związku z czym to fajnie pokazuje, jak organizmy jednokomórkowe, które żyją w tym środowisku, jednocześnie są dla tego środowiska destrukcyjne i nim manipulują też w jakiś sposób. Ale to już może inna historia. Historia uwięzienia w lodzie od razu mi się kojarzy film The Thing z 82, kiedy Norwedzy znaleźli na Antarktydzie. Nie spoilerujmy, niech ludzie obejrzą film The Thing. Film nie jest nowy, ale mocno polecamy. Swoją drogą to, co powiedziałeś o tych niewielkich, mikroskopijnych, jednokomórkowych organizmach wpływających na olbrzymią skalę na funkcjonowanie całych ekosystemów, pokazuje, że nie tylko ludzie jako bardzo skomplikowane organizmy, które bardzo agresywnie traktują swoje środowisko naturalne, potrafią wpływać na klimat na naszej planecie. Nieraz do katastrof ekologicznych doprowadzały właśnie takie mikroorganizmy, ale działające w olbrzymiej liczbie. To, żeby już się pożegnać i podsumować w tym momencie, w paleoproterozoiku 2,5 miliarda lat temu doszło do globalnego zlodowacenia pierwszej Ziemi Śnieżki. A jak do tego doszło? Bo pojawiły się znacznie wcześniej organizmy, pierwsze organizmy produkujące tlen, czyli sinice, które produkowały wówczas najbardziej toksyczną substancję na naszej planecie, która zabijała wszystkie organizmy beztlenowe, zaczęła dominować, zredukowała gazy cieplarniane i doprowadziła do globalnego zlodowacenia. Tak to wówczas najprawdopodobniej To właśnie miałem na myśli, że takie małe organizmy, które nagle nauczyły się robić coś, czego ich przodkowie nie potrafili, czyli prowadzić fotosyntezę, doprowadziły te organizmy do kompletnego wywrócenia sytuacji w skali całej planety. Wtedy właśnie zaczęła się historia życia, jakie znamy w tej chwili. Krzysztofie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Krzysztof Zawierucha, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, zakochany w lodowcach i tym wszystkim, co w nich żyje. Trzymajcie się ciepło. Cześć, na razie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. To dziś ostatnie łączenie z naszymi gośćmi internetowymi, ale wcale nie ostatnie zajęcia, bo już za niespełna pół godziny Ewelina Kaiser usiądzie na tej kanapie i pokaże nam, jak wykorzystywać tablety, telefony do tego, żeby tworzyć piękne rysunki, piękne grafiki. Zrobi to własną ręką, własnym rysikiem, ale Wy będziecie mogli to robić na żywo, równolegle z nami. Do roboty więc już niebawem. Przypominam, że jesteśmy w internecie na facebook.com/projektalpha, pisane razem TV, projekt Alpha TV, to jest właśnie nasz fanpage. Na teraz to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia za chwilę.